Twoja twarz brzmi znajomo, Maciej Rok, co sadzi od w Boże. Maciej Rok jest jednym z bardziej charyzmatycznych prezenterów telewizji. Jest znany z takich hitów jak Idol czy Must BTHM Music. Tylko muzyka. Okazuje się, że 44-latek nie wyobraża sobie życia bez pracy na planie. Scena muzycznego show to z pewnością jego miejsce. Już niedługo będzie można zobaczyć go w odcinkach TTBZ. Jak wcześniej informowaliśmy, prezenter zastąpi Piotra Gasowskiego i wraz z Maciejem Dowborem poprowadzi program Twoja twarz brzmi znajomo. Maciej Rok sprawdzał się świetnie nie tylko jako prowadzący muzycznych show. Był również gospodarzem koncertów Polsatu. A także festiwali w Sopocie czy Sylwestrowej Mocy Przebojów. Program Twoja twarz brzmi znajomo to jeden z chętnie oglądanych show w Polsce. Postanowiliśmy zapytać, jak Rockowi udało się dostać tak atrakcyjna praca. Okazuje się, że to produkcja odezwała się do prezentera i zaproponowała mu objęcie tego stanowiska. Dzwonił telefon. Odebrałem, poszedłem na spotkanie. Na spotkaniu było bardzo milo i już powiedział Maciej Rok. 44-latka zapytaliśmy również o to, czy było coś, co go przekonało do podjęcia pracy w Polsacie. Okazuje się, że Rok chciał wrócić do pracy w telewizji, ponieważ bardzo mu jej brakowało. Był taki specjalny odcinek TZG. Wszedłem na ten plan i było tam tak milo i sympatycznie. Zapomyślałem, kurde, chyba mi tego brakuje. Nie miałem zbyt dużego kontaktu z telewizją przez ostatnie lata. No i rzeczywiście brakowało mi, ale szybko poszło. Tak szybko, zaraz jestem zaskoczony, wyznał Rok. Prezentera zapytaliśmy również o to, jak wyglądają jego relacje z Dowborem. Okazuje się, że panowie się znają, jednak ich relacja nie należy do łatwych. 44-latek ma obawy. I z Dowbor w show będzie chciał go przysłonić swoja osoba. To jest chłodna relacja, szorstka, męska, nie wiem, czy przyjazn, raczej znajomość. Można tak powiedzieć. Nie jest to łatwa relacja, bo wiadomo, Maciek jest rywalizujący. Na pewno będzie starał się mnie przysłonić, odebrać mi tekst i umniejszyć moje role. Ale postaram się nie dać, wyznał Maciej Rok. Maciej Rok opowiedział nam także o tym, jak chciałby być odbierany przez widzów show. Okazuje się, że nie zależy mu zupełnie na tym, by prowadzić program, jak robił to Gasowski. 44-latek wyznał w rozmowie z naszym portalem, i z pewnością będzie inny. Na koniec pozdrowił Piotra Gasowskiego. Uwielbiam Piotrka Gasowskiego i sposób, w jaki Piotrek prowadzi programy. Oczywiście nie jest to mój sposób prowadzenia programów. Więc zapewne będę zupełnie inny. Nie mam też zamiaru wchodzić w buty Piotrka, którego zresztą serdecznie pozdrawiam, powiedział na zakończenie Rok.